Witam was w nowym filmie na kanale. W końcu dorwałem się do Missouri. Za jej sterami siedzi pancerny 51 z klanu Pato. Zobaczymy, co dzisiaj uda mu się ugrać. O, uda mu się ugrać całkiem sporo. Samej Missouri może zaraz, taka mała chwila wstępu. Udało mi się dorwać do wcześniejszej wersji gry. Dzięki temu to Missouri jest. Kilka innych powtórek też będzie na kanale, które czekały. Wszystko dzięki Michałowi. Dziękujemy Michałowi. Niestety jest troszkę różnicy w grafice spostrzegawcze mogą zauważyć, bo Michał gra na troszkę niższych ustawieniach i na tyle, na ile udało mi się zmienić ustawienia bez odpalania gry, tak się udało, no nie? To tutaj straszny oklep na początku. Także no, są lekkie różnice, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Najważniejsze, że mogę nagrywać powtórki, które sobie tam czekają. Bo oczywiście standardowo moja sklonoza pokazała to, co umie. Teraz już sobie z automatu 8.7 zrobiłem już kopię. Muszę zacząć czyścić je, bo już same kopie zajmują mi jakieś 400 giga w sumie. Także trzeba będzie to zacząć troszkę wywalać te starsze. No ale trudno, tak bywa. No i dobra, przechodzimy sobie do bitwy. Oj! O, ładnie tutaj dwa pociski trafiły w tego Jervisa. Myślę, że niedługo będę robił materiał jakichś brytyjskich niszczyciela, bo naprawdę gra mi się świetnie, ale to nie teraz o tym. Missouri, czyli marzenie niejednego kiedyś gracza. Pierwszy okręt, który przełamał barierę dziewiątki premium. Okręt, który był za Free Expo, a dokładnie 750 tysięcy. Wtedy pamiętam te wszystkie gównoburze, te absurdalne wyliczenia, 30 tysięcy dublonów trzeba wydać, żeby zdobyć Missouri, to wszystko to, co tam się działo, to jest po prostu, to już jest historią. Obecnie mamy to, co mamy, mamy sporo okrętów za Free Expo, mamy węgiel, mamy stal, pozmieniało się naprawdę sporo, a Missouri jakie było? Takie jest. Przez bardzo wielu uważany jest przez okręt zapomniany i w tej chwili bardzo ciężko do grania, no, to jest takie dosyć hardkorowe sproszczenie sprawy, bo bardzo dużo ludzi po prostu narzeka na Missouri, że gra się rozwija, a Missouri się nie zmienia. Missouri jest obecnie nie do zdobycia, nawet nie wiem, czy jest w kontenerach jakiś, bo jedyną tak naprawdę, to może później to o tym, no nie ukrywajmy, śni nam się, co po niektórym, na przykład mi czasami Missouri, że fajnie byłoby mieć, mimo tego, że Iowa grało mi się beznadziejnie, a za Iowa nie przepadam, a między tymi okrętami różnic jest naprawdę niewiele, między innymi tutaj mamy radar tam, nie, i tak dalej, to chciałbym ten okręt posiadać ze względu na jego zarobki, które są absurdalne. To był okręt, który ma naprawdę, nie będę mówił, ale chyba ma największy współczynnik do zarobków. Naprawdę bardzo sporo tego wpada, zresztą będzie to widać na przykład po tej bitewce. Także no, ale tutaj ładnie, 6700 w tą zetkę. No i to jest to, co lubię. Pancernik, który nie boi się strzelać do dedeków, to jest bardzo dobry pancernik. Po pierwsze, te 6700 to jest naprawdę okropna buła, jeśli chodzi o uderzenie w dedeka. Nawet jeżeli uderzamy jednym pociskiem, to dla niego to jest już no, w zasadzie pozamiatane, bo on tych hapeków nie odbije, pamiętajcie. No wiadomo, są niszczyciele, które to mogą, ale w większości nie. I tak jak w sumie ostatnio sobie, nie pamiętam z kim rozmawiałem, pancernik, który umie i chce strzelać w niszczyciele, to jest dobry pancernik, bo sobie sam toruje drogę, ten niszczyciel więcej do niego albo podpłynie, to już będzie po nim, dzięki czemu no, pozbawiamy drużynę bardzo ważnego okrętu. Pamiętajcie, niszczyciele dalej stanowią prym, jeżeli tylko ktoś siedzi za kółkiem, to potrafi dobrą bitwę wyciągnąć. Zaraz się tam pewnie ktoś odezwie, że to kiedyś to było, no nie? Także zapraszam do dyskusji w komentarzach. Sam Missouri jest po prostu, jak dla mnie przynajmniej oczywiście, jest piękne, fajne to malowanie, bardzo fajnie to wygląda. No i ten unikatowy radar, nie oszukujmy się, pancernik, który ma radar, może sobie tam postrzelać ładnie bebeczki, może sobie wyświecić radarem niszczyciel w dymie, nie tylko dla siebie, ale również dla drużyny. Nie wiem, czy mi się tu uda uzyskać informację, bo nie pamiętam, ile on tutaj ma. 9,5 km. No szału 9,5 km nie ma, ale to jest radar na pancerniku. I to jest cały czas groźne. No, sami widzicie, przynajmniej ja zwróciłem uwagę, że naprawdę Missouri pływa niewiele, bo w dzisiejszych czasach mamy Kronstadta, mamy Alaskę, Azumę,
do Nelsona, jeśli chodzi o statki za... Ale tu ładna była, dewastująca. No ten Neptun musiał zejść, bardzo pięknie tutaj posprzątany. W końcu pierwszy przeciwnik ginie po drugiej stronie. Jak na razie sytuacja, sami widzicie jak się układa, 3-1. Przeciwnik ma 2 kapy, no przegrywamy sromotnie i nie zapowiada się, żeby to było coś na plus. Powiem wam szczerze, że patrząc po screenach, tak naprawdę ta bitwa, gdyby... Nie, tak, no dobra, to może przy podsumowaniu. I Missouri była naprawdę bardzo mało, już pomijając o okrętach za węgiel typu Jeanbart, czy typu, no Musashi w sumie też było za Free Expo chyba, no nie, z tego co pamiętam, obciąć sobie nic nie dam, ale chyba tak, chyba było. Ja żałuję, że Kronstadt był wtedy za węgiel, bo ja miałem wybór pomiędzy Musashi a Kronstadtem, wybrałem Musashiego. Co go w sumie nie żałuję, Musashi się naprawdę prześwietnie gra 460, mimo tam, że czasami rzuci kartoflem, to bardzo przyjemnie to działa. Oj, ładny, czy by miał być frag numer 2? Tak jest, mamy frag numer 2, zetka do piachu, dziękujemy, dodek pozamiatany. Bliża nam się cyklon, tutaj radar może się jak najbardziej przydać, pamiętajcie, że jak odpalimy radar, to w cyklonie widzimy więcej niż ten śmieszny zakres. W ogóle no, mam nadzieję, że bardzo mnie nie zhejtujecie mi kanału, nie zrobicie małego gównoburzy w komentarzach, ale nie wiem czy widzieliście, testują cyklon na klanówkach. Ciekaw jestem waszej opinii, co wy na ten temat myślicie. Są osoby, które twierdzą, że może to trochę rozbudzić rozgrywkę na klanówkach, a jest też sporo osób, które uważają, że zmiana jest bez sensu, czyli standardowo, ale ładna tutaj polotka, ładnie tutaj się porobiło. Także zapraszam do komentarzy, dajcie znać co myślicie. Ja jak na razie nie mam jakiegoś swojego zdania, czekam na to co powiecie wy i pytałem też swoich klanowiczów co na ten temat myślą. No, sytuacja w bitwie, sami widzicie, jest kiszka i to kiszka bardzo gruba. Przegrywamy srogo, ktoś w końcu musi przejąć tego kapa. Jak pancerny nie wpłynie, to nikt nie przejmie. Zginął Nowy Orlean, no masakra straszna. Przeciwnicy giną jeden za drugim. Mamy w końcu kapa, zacznie nam coś odbijać te punkty, bo w tym momencie nam są one po prostu piekielnie potrzebne. Gdzieś tam na daleko z tyłu przeciwnicy, przed sobą mamy Gneisenaua oraz Jeanbarta, trzeba pamiętać o torpedach Gneisenaua. Tutaj oczywiście jakby tego było mało, że przegrywamy, to jeszcze przeciwnicy, to jeszcze i nasi nam pomagają, puszczają torpedy zza pleców i to będzie bolało. Tutaj pancerny stara się kontować i strzelać ze wszystkich wież, ale chyba może go to zaboleć. Musisz uważać tutaj na te torpedy. No, nienawidzę takich sytuacji. Jest po prostu katorga. No, w ogóle ten dedek jakoś tak dziwnie z tyłu zagrywa, no ale cóż, taką podjął decyzję. Nic na to nie poradzimy. Zresztą nasze dedeki już w zasadzie poginęły. Na szczęście przeciwnika też został tylko jeden. U nas co tam zostało? A Kocuki, w ogóle nie wspomniałem, też całkiem ciekawe losowanie. Zobaczcie, tylko 4 dziewiątki, trochę siódemek, ósemki. Dwie ósemki, tylko reszta to 7 dni. Naprawdę świetne losowanie, bardzo przyjemne, a mimo tego zobaczcie co się dzieje. Gangbang taki dosyć konkretny, Jeanbart frontem niewiele nam będzie w stanie zrobić. Będzie nas tak obijać po jakieś 4-5 tysięcy, jak dobrze przyceluje. Proszę bardzo, podpałka z dodatkowej, tu trzeba uważać, bo Gneisenau już się pokazuje burty, żeby zrzucić torpy. Pancerny przyspiesza, żeby zacząć manewrować, dobra decyzja. Nie wiem, gdzie on się patrzy w ogóle. Na lotnie, tak, cukiereczek mu się tam zaświecił, żeby tylko w lotnie uderzyć, ładnie tutaj 12900, ale RNG nie pomogło, bo by 3 przebicie na wylot mogłoby być jeszcze ciekawiej. I po raz kolejny, proszę bardzo, torpedy zza pleców, to jest to, co mi się lubią najbardziej, proszę bardzo, to Akatsuki po prostu przegenialnie pomiędzy dwoma pancernikami puszcza torpedy. Aż dziw, że nie jest jeszcze różowe, no ale cóż, tak bywa. Mam już 103 tysiące na liczniku. Gneisenau na blisko. Gdzie są torpedy z Gneisenaua? W ogóle ten Gneisenau, zobaczcie, on odrzucił wieżę w drugą stronę, co tu się wyrabia? No ale cóż, dla nas to jest frak, 11 tysięcy wpakowane, 117 już na naszym koncie. Zostaje nam tutaj Jeanbart. No pancerny tutaj po prostu zamiata, ma wsparcie, co tam za nami płynie, wsparcie Sinopa, fajnie ten Sinop idzie burtą, dzięki czemu ściąga na siebie obrażenia, to jest naprawdę świetne. Kolejna podpałka z dodatkowej, zawsze to troszkę tam zabierze temu Jeanbartowi, zobaczymy co Jeanbart wykombinuje. Pancerny tutaj już sobie przygotowuje wieżę, zobaczcie, przyspiesza i przygotowuje sobie wieżę do mijania Jeanbarta. Tutaj może być ciekawie, jeżeli Jeanbart zdąży strzelić pierwszy,
Na szczęście nie zrobił tam za wiele. Jest wsparcie, jest Halsey i dziękujemy. Porząd Barcie, 30 tysięcy w burtę. Ładnie tutaj wyczekał kulturalnie, aż przyjdzie jego moment. Także mamy poważne dziewiące. Żanbart jest bardzo groźny, ale tutaj zagrał dosyć leniwie. Niestety skończył nam się radar, na szczęście do deków już nie ma. Cyklon w sumie też powinien powoli, że tak powiem, sobie odpływać. Graf zatopił siódemeczkę, także mamy 4 na 4. Cały czas mamy to piekielne Akatsuki. Trzeba uważać tylko, żeby nam znowu nie zaczął pakować torped w burtę. Zobaczymy, co mu tam wyjdzie. Nasz lotnisko jest przytomnie, na szczęście rusza się, nie stoi w miejscu, nie czeka na to, co się stanie, także dzięki temu też jeszcze przeżył, też może zdziałać. Przydałoby się wziąć jakiegoś kapa, bo niestety mam tutaj wersję bez modyfikacji, także nie widzimy, ile czasu zostało, żeby coś zrobić, żeby to wygrać. Tutaj no naprawdę temu naszemu lotnisku przyda się plus 1, a dla mnie to nawet plus 3, bo zobaczcie, zostawił, przyleciał specjalnie, żeby zostawić myśliwce do osłony naszego Missouri, także naprawdę wielki plus dla tego pana. Widać, że umiemy grać drużynową, przydać się, także no to co, to jest to, co ja lubię. A no i standardowe, widzicie, nawet zapomniałem, tak na fakt, fajna bitwa, że zapomniałem, ogłoszenia wyborcze, czyli podsyłajcie bitewki, e-mail jak zawsze w opisie, zapraszam na streamy, przypominam, że jest mała zmiana. Teraz streamy zamiast w poniedziałki są w niedzielę. W tą niedzielę nie wiem, czy będzie stream, ale w poniedziałek już nie ma. Od przyszłego tygodnia jest zmiana, że będzie środa, piątek i niedziela stream, zamiast poniedziałek, środa i piątek. W środę i w piątek standardowo zaczynamy o 20, w niedzielę będziemy zaczynać gdzieś koło godziny 18. Także zapraszam serdecznie. Link do streamów też standardowo w opisie. Zobaczymy, co tam niedługo pewnie dostaniemy włoszków do testów. Przynajmniej tak było w newsie napisane. Zobaczymy, czy będę mógł coś tam w końcu pokazać, nagrać. Także pewnie możecie się spodziewać co nieco na kanale. Idziemy w stronę B, to najważniejsze teraz, chociaż zastopować tego kapa, nawet niekoniecznie przejąć, ale zastopować, żeby te punkty nie leciały. Zobaczycie, jak przeciwnik się dostosuje do sytuacji. Co nam zostało? Został nam jeszcze run, to bardzo ważne. Run to bardzo groźna dziewiątka, nie można jej lekceważyć. Lexington na szczęście nie bardzo sobie radził ze zrzucaniem torped. Zobaczcie, ile samolotów stracił dzięki temu. I jeszcze w dodatku nie trafił, to już w ogóle Missouri dosyć szybki, pancernik, 33 węzły, zaraz będę, tutaj było lekkie manewrowanie. No i wchodzimy w B, przed nami są dwa, widzę okręty już, jest jakiś krążownik, czyli Buffalo, no i któryś z pancerników. Zobaczymy, co tam ciekawego na nas czeka. Nasz lotniskowiec już działa, stara się tam im przeszkadzać. Run na uciekającej strzela tam do przeciwnika, także się dzieje cały czas. Wchodzimy w kapa, przed nami zobaczymy, co tutaj jest. Buffalo ładnie burtą, zobaczymy, czy będzie frag. Lecą pociski. Niestety nie, oczywiście RNG zrobiło ha 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 i mamy pies przebić na wylot, chociaż te pociski, nie wiem, czy to błąd powtórki, ale było dosyć wysokie celowanie, także tam byłoby ciężko z Cytadelą. Graf podchodzi, żeby dobić te Buffalo, albo chociaż trochę muszę mu tam trochę smyrnąć. Podpałka pracuje, zobaczymy, czy Buffalo ugasił się i niestety się nie udało trafić. Znowu patrzcie, co to może być? To mogą być torpedy z zapleców. Kraken uwolniony, ładnie to Buffalo dobite. Mamy 160 tysięcy uszkodzeń. Przepraszam za to torpedy, ale no po prostu jest to dla mnie ewenement. Dawno już nie widziałem tak upartego niszczyciela, który tak srałby torpedami z zapleców pancernika. Jest Nagato, czyli dobrze, bo Nagato lubi wciągnąć cytę. Tutaj bardzo fajnie pancerny czeka na odpowiedni moment. Tak jest, wyczekać moment i będą cytadele. Zobaczymy, jak dużo to Nagato wciągnie. Wciągnęło ładnie 22 tysiące, zobaczcie, bez cytadel. Jest duży kaliber. Znowu dodatkowo ładuje. Jak się domyślam, pewnie zaraz będą szły torpedy z zapleców. Ładnie tutaj Cepelin torpeduje. Znowu podpałka z dodatkowej. Proszę bardzo, jak RNG pomaga. I zobaczcie, udało się wyciągnąć. Powoli wyciągamy bitwę. Przeciwnik. Mamy przewagę okrętu. Zobaczcie, jak ładnie tutaj pancerny się przygotowuje. Przygotowuje swoje wieże na to, żeby strzelać wcześniej do tego Nagato. Niestety podchodzą dwie podpałki. No Nagato i jego dodatkowa jest naprawdę konkretna. To jest taki mały karabin maszynowy, zobaczcie, trzy podpalenia pracują na Missouri. Leci sobie jeszcze Lexington, czeka jestem, czy nie będzie próbował nas zaraz dobić. Mamy prawie 200 tysięcy obrażeń już zrobione. Bitwa wyciągana po prostu za kołnierz. Gdzieś tam po prawej jest ten Duke of York, trzeba to mieć na uwadze. Tak jest, bo kończy nam się cyklon. Lecą jeszcze od niego hajaki, czy jestem, czy zaraz znowu nie będzie podpałki. 7000 HP, 6, 4, 4,
3 i lecą samoloty. Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dajcie pograć jeszcze chwilę. I lecą pociski z Duke'a. Nie, 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 jeszcze nie. Ojejku, jeszcze nie. Samoloty nie trafiły. Duke nie trafił, ale tu będzie ładna buła. Ten Duke idzie ładnie burtą i poleciało. Dawaj, 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 dawaj. No właśnie, zaraz, moment, bo tutaj powinien być frag. Nie, jeszcze nie ma. 10 tysięcy. Ale nerwy. Zobaczcie, zobaczcie, co robi nasza lotnia. Idzie w stronę C. Po prostu ja temu panu dałbym z 10 tysięcy plusów. To, jak on gra tą lotnię, to jest po prostu piekielnie. Tak rzadko się spotyka tak dobre lotnie, które ogarniają drużynę, ogarniają co trzeba. Ole, ładne Cytadela, 17 tysięcy. I będzie frag. Leci. Dawaj, 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 dawaj. I fragens. Oczywiście frag szósty za 8 tysięcy. Została nam tylko lotnia. Możemy chwilę odsapnąć. Nie wiem, w jakim stanie jest nasza. Nasza się trzyma całkiem dobrze, ale niestety Missouri jest w bardzo złym stanie. 2600 HP. Tak jest, 232 tysiące zrobione. Naprawdę świetna bitwa. Wsparcie, kaliber, duży kaliber, znaczy się Kraken, ale to zaraz sobie w podsumowaniu. No i teraz pytanie, jak się skończy ta bitwa? Obstawiajcie, czy będzie wygrana, czy przegrana. Został nam run po naszej stronie. Tak jest, Missouri z 6 fragami. Gra w Cepelin, który gra naprawdę piekielnie dobrze. Takich lotni się nie spotyka w randomach. Przynajmniej ja nie mam szczęścia. U mnie to jakieś takie mocne patologie. Tak to w sumie nazwijmy. Naprawdę dobra bitwa. No i niestety, ale w tej chwili jest, no, w teorii jest lekki, ale jest piekielnie źle, bo jesteśmy sporo poobijani, tak naprawdę wystarczy jeden bieda nalot i tak naprawdę jest po 9. Ile ma HP Run? Run też jest w zasadzie do dobicia. Dobry zrzut i mamy pozamiatane, w zasadzie dobre dwa zrzuty, bo skończy 2 9 i będzie miał na tyle punktów, żeby wygrać, ale niestety dla niego, a niestety dla nas, kolega Lensley to nie popełnia błąd, wychodzi nam ładnie burtą, pokazuje ją, aż żal nie skorzystać, może jeszcze jakaś ciekawa cytadelka, ładnie te pociski lecą, coś tam może z tego będzie, oczywiście, że jest przebicie na wylot, spadły te pociski z Lexingtonem, dosyć szybko przyspieszył, w ogóle nie wiem, czy to jest też błąd powtórki, ale strasznie dużo dzisiaj widzę okrętów bez kamuflaży, zobaczymy, co z tym będzie, znowu leci buła, no Lexington jest po prostu, no, też popełnia spory błąd, bo tak naprawdę nie powinien się skupać na Cepelinie, tylko na nas i na runie. Zobaczcie, jak jeszcze fajnie Cepelin jest dodatkowo i ładnie tam łoi tego Lexingtona, zbiera tam dosyć konkretnie, 38 sekund do końca. W tej chwili wystarczy, żeby Lexington przeżył i wygrają. Nie wiem, dlaczego on wypłynął stamtąd 30 sekund do końca. Gdyby tam został, byłaby pełna wygrana. Teraz jest szybkie parcie na to, żeby go zabić, bo jeżeli go nie zabijemy, to przegramy. Ale ładnie leci. I oczywiście co? Oczywiście, że nie. Niestety, ale nie da się zabić tego Lexingtona. 15 sekund do końca. 14, 12, 11. Leci jeszcze na nas, żeby nas dobić. Szybko, szybko, szybko leci buła. 7 sekund do końca. Czy pociski dolecą? Na szczęście udało się obronić. 6 tysięcy, 5. 0 sekund. Lexington przeżył. Przejdziemy do podsumowania. No i co tu można powiedzieć? No, ostatnie sekundy RNG pokazało faka, dało wyciągnąć bitwę, ale jednak nie do końca. 242 tysiące obrażeń, naprawdę świetny wynik, prawie 2 miliony zarobione. Pamiętajcie, że kredyty są niezależne od tego, czy bitwa wygrana, czy przegrana. Dewastujące wsparcie, ognieodporny dreadnought, ten krakenik oraz duży kaliber, 6 fregów, 8 cytadel, 71 zestrzeli. Zobaczcie sobie, 2416 expa, a u wygranych, pamiętajcie, że to jest bitwa przegrana, mają maksymalnie 2315. Przy bitwie przegranej, Graf też 1600, naprawdę ogromne brawa dla niego. Świetna, naprawdę prześwietna bitwa, szkoda, że przegrana, ale no, wow, prawie 2,5 miliona wytankowane, no obrażenia widzicie sami, te pożary z dodatkowej całkiem fajnie, zobaczcie, 16 tysięcy aż zrobiły. Lubię komentować takie bitwy. Na czysto ponad prawie 1 200 000, to jest troszkę modyfikatorów, także tak czy siak przy przegranej bitwie wynik był całkiem konkretny. Zobaczcie, mamy prawie 1 200 000 co robku. To jest właśnie Missouri.
Naprawdę świetnie. Tutaj dosyć mocno ten zarobek też boostuje strzelanie w dedeki. Pewnie tutaj nie będziemy widzieli, ale zobaczcie na ZC7800 zrobione. Ten Neptun to po prostu no, pojawiam się i znikam standardowo. Tak nazywam Neptuny. No cóż, wielkie dzięki za podesłanie. Naprawdę świetna bitwa. Gratuluję wyniku. Szkoda, że przegrana, ale takie bitwy też lubię komentować. Trzymajcie się. Na następnych materiałach. Do usłyszenia. Hejo.